dyrektor w trakcie posiedzenia było sobie mówiła Komisja Edukacji. Więc byliśmy w tym czasie sam zarząd i przygotowaliśmy właśnie projekt uchwały poświęcony tej sprawie, skąd też nie mogliśmy być. Szkoda, że ani jedna osoba nie mogła być oddelegowana przez pana przewodniczącego. No tak się czasami, ale nie mielibyśmy na sesji wczoraj chyba najbliższą dzielnicą, bo byłem ja, była pani Weronika Szeregiewicz, pan Witold Dekielski, pan Marek Ziemiński i Jerzy Woźniakiewicz, a więc 1/4 rady była wczoraj na sesji. Pana widziałam nieco wcześniej i powiem szczerze, później nie zauważyłam w trakcie dyskusji, bo my zabieraliśmy głos przed godziną 23. 1/4 była, także panią kojarzę. Mimo że na komisji nie byliśmy, to byliśmy najmocniej reprezentowaną radą, myślę. Cieszy mnie to bardzo, rozumiem, że jest to zadośćuczynienie za dzień poprzedni. My jako rodzice wolelibyśmy, że tak powiem, jednak inną kolejność i inny styl zachowania. Nie wiem, mogli Państwo, jak to może brzydko w tym momencie powiem, ale postawić nawet słupa, ale postawić za nami, za naszą społecznością i za ludźmi, którzy walczą o tą szkołę. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, tak jak mówię, nie byliśmy na Komisji Edukacji, natomiast byliśmy na sesji, natomiast mieliśmy w tym czasie posiedzenie zarządu. Pewnych rzeczy nie można pogodzić. Drodzy Państwo, nasz też decyzja, propozycja pani dyrektor, pani prezydent zaskoczyła, bo pojawiła się w przerwie między świętami a Sylwestrem. My mamy dzisiaj sesję, natomiast zarządu nie mogliśmy odwołać, bo zarząd mieliśmy przygotowany właśnie przedsesyjnie i to jest zawsze kilka godzin pracy podejmowania pewnych decyzji. Niestety, drodzy Państwo, ja rozumiem pewien żal, że nikogo nie było na Komisji Edukacji, natomiast no za to przepraszam. Natomiast byliśmy na sesji, ale myślę, że nie to jest istota problemu, bo istota problemu jest taka, co zrobić, żeby uratować szkołę podstawową nr 52. I drodzy Państwo, tak jak mówię, nie byliśmy na Komisji Edukacji, ale ja osobiście w przyszłym tygodniu spotykam się z przewodniczącą Komisji Edukacji, panią Martą Paterzy, na której spotkania przedstawię stanowisko dzielnicy, jakie dzisiaj zostanie podjęte. Drodzy Państwo, odnosząc się do pani dyrektor, kwestia diagnozy. Ja też zgodzę się, że diagnoza, rzetelność diagnozy pozostawia wiele do życzenia. Ja co do tego nie mam wątpliwości. Niemniej diagnoza ujmuje pewne mierniki merytoryczne. Pokazuje pewien problem, być może nie cały, być może pod innym kątem, jakbyśmy oczekiwali, ale jakiś problem pokazała ta diagnoza. Możemy o niej dyskutować, natomiast ona jest podstawą decyzji urzędników. A być nie powinna. A być nie powinna, natomiast my na to, drodzy Państwo, nie mamy wpływu. Jakie warunki przejścia? Ja powiem tak, ja to rozumiem, że ofiar musi być jak najmniej. Ja sobie z tego zdaję sprawę, dlatego jeżeli takie rozwiązanie będzie, zostanie przyjęte, więc włączenie Szkoły Podstawowej nr 52 do zespołu szkół ogólnokształcących, no to ja się włączę osobiście w rozmowy dyrekcji szkoły, z dyrekcją szkoły ZSO nr 14, tak aby wypracować rozwiązanie optymalne dla obydwu stron. Bo ja rozumiem, że no, szkoła podstawowa 52, jak pani dyrektor powiedziała, chce zachować swoją odrębność. Ja to w pełni rozumiem. Tej odrębności być może nie będziemy mogli utrzymać w sensie formalnym, ale przynajmniej organizacyjnym i faktycznym. Więc o to bym chciał walczyć. Jeżeli chodzi o obawy bezpieczeństwa, ja rozumiem te obawy, natomiast też chciałbym, jeżeli by to rozwiązanie zostało zrealizowane, żebyśmy wspólnie wypracowali pewne mechanizmy zmniejszenia zagrożeń. Ale to jest też ta słaba strona tej propozycji, o której ja mówię. Ta propozycja, tak jak chcę podkreślić wam szczerze, nie jest pozbawiona słabości. Żebyście Państwo nie mieli wątpliwości, że ja uważam, że to jest propozycja, która jest doskonała i nie ma żadnych słabych punktów. Tak nie jest. Ona ma swoje słabości. Ja zdaję sobie z tego sprawę. Tylko że taka jest prawda, że jeżeli my nie przyjmiemy takiej propozycji, takiego rozwiązania, tej drogi, no to naprawdę niewiele nam zostanie. Musimy sobie z tego zdawać sprawę. Ja też chciałbym, żeby Szkoła 52 funkcjonowała jako byt niezależny. I w sensie organizacji, i w sensie formalnym. Bo zawsze to jest, wiadomo, lepiej dla tej placówki. Też bym chciał, żeby te zmiany, które proponuje prezydent, nie zostały wprowadzone. No ale drodzy Państwo, to są moje oczekiwania i myślę, że wszystkich przy tym stole.
nas niekoniecznie decydenci przy pracy wszystkich świętych te oczekiwania będą podzielać, kiedy będą podejmowali decyzje w tym zakresie. My o tym musimy pamiętać, o tym, co tam się stanie, jaką tam decyzję podejmuje. Bo my dzisiaj możemy wyjść i nikt z nas nie zaprotestowałby, jeśli byśmy dzisiaj powiedzieli jednoznacznie: nie likwidujemy szkoły, nie chcemy likwidować 5 od 5 i tyle, nie proponujemy tych rozwiązań. Każdy z nas, myślę, że tak jak przyszedł na tę sesję, jest przekonany o tym, żeby nie likwidować. Natomiast musimy wykonać drugi krok, nawiązać pewien dialog, szukać pewnego rozwiązania z tymi, którzy będą decydować. Bo niestety decyzja nie leży w naszych rękach. I o tym, drodzy Państwo, musimy pamiętać. A z tego pisma przedszkola niezwykle się cieszę, bo drodzy Państwo, też to jest kolejny czynnik, który powinno się brać pod uwagę, no bo przedszkola, które funkcjonują w otoczeniu szkół podstawowych, są naturalnym narybkiem dla szkół podstawowych, tak jak szkoły podstawowe, następnie dla gimnazjum, a gimnazja dla liceum. Jeżeli jest taka deklaracja, to tym niezwykle cieszy i też chciałbym, żeby pani dyrektor tą deklarację, informację w tym zakresie przekazała i radnym miasta, i pani prezydent, żeby mieli świadomość, że tutaj jest duży odzew ze strony społeczności lokalnej, również tych, którzy chcą i mogą wkrótce w tej szkole podstawowej się pojawić. Tyle odpowiadając na pani dyrektor wystąpienie i dalej oczywiście, drodzy Państwo, kontynuujemy dyskusję. Gdzie była pani Weronika Szerenkiewicz, proszę. Ja chciałam, żeby Państwo przemówić nie tylko jako radna, ale też jako nauczyciel likwidowanej placówki, ponieważ ci z Państwa, którzy wczoraj byli, widzieli, wiedzą, że no, kiedy Państwo wyszli na moją szkołę, jeszcze trzeba było dużo poczekać. Ja mówiłam o godzinie 1:00 w nocy, także to naprawdę, proszę Państwa, jeszcze długo trwało. I kiedy wychodziłam po tej porze, to sesja jeszcze nadal trwała, bo to jeszcze nie był koniec. Także tak to wczoraj wyglądało. I ja Państwu powiem tak, ja pracuję w ZSO nr 16 na Niepodległości. To jest ta szkoła, która jest do likwidacji. Moja szkoła, podobnie jak Państwa, liczy 9 oddziałów. Mnie się tej szkoły uratować nie uda i ja mam pełną tego świadomość. Nie ma takiej możliwości. Jak słyszę Państwa obawy, bo słyszałam i na tym spotkaniu Państwa w szkole, prawda, Państwo się obawiają wysłać dzieci na Albertyńskie, teraz o tych obawach, o których Państwo mówią, ja jako nauczyciel słyszę identyczne obawy rodziców, którzy mają dzieci w naszej szkole, którzy mają dzieci na Niepodległości, którzy, proszę mi wierzyć, bardzo boją się posłać swoje dzieci do ZSO na dywizjonu, bojąc się naprawdę ich bezpieczeństwa, słyszę argumenty, że rodzice do domu. Ale to są emocjonaliści. Dobrze, ale proszę, ja nie mówię, że te obawy są bezzasadne. Natomiast chciałabym pokazać, że te obawy są naprawdę z wielu stron, także ja jak najbardziej, ja to rozumiem, bo ja to znam jako nauczyciel, ja to znam bezpośrednio. Ja też mam do czynienia i z rodzicami, którzy są przerażeni tym, co się dzieje. I mam też, no i też jestem, powiedzmy, nauczycielem, który właśnie stanął wobec likwidacji placówki, której poświęcił bardzo wiele lat swojego życia. Zanim Państwo uznacie, że ta propozycja, którą złożył Pan Przewodniczący, może godzi w Państwa interesy, czy jest niedobra, ja naprawdę proponuję, żeby Państwo się bardzo poważnie nad tym zastanowili, bo może się okazać, że to jest jedyna szansa, żeby ocalić to, co się ocalić da. Bo naprawdę decyzja nie leży w naszych rękach. Ja rozmawiałam, nie ukrywam, rozmawiałam z panią dziekan, akurat nie o państwa szkole, tylko o mojej. Natomiast wywnioskowałam, nie mówię tutaj z pełną odpowiedzialnością, ale dowiedzcie się Państwo, czy faktycznie dla nas ta zmiana, to włączenie struktury byłoby taką zmianą faktyczną. Czy ktoś chciałby Was przenosić w inne miejsce, czy zostajecie, bo to jest ten sam budynek, czy zostajecie przecież tam, gdzie jest właśnie. Więc dla Was to jest kwestia formalna, dostaje osobne wejście i tak sąsiadujecie jakby z tą samą szkołą, jesteście w tym samym miejscu, jest to zmiana formalna. Ja wiem, że to nie jest miłe, natomiast generalnie rzecz biorąc, te straty w porównaniu z tym, co mogłoby być, gdyby zostali Państwo przy likwidowaniu dzieci przeniesione na Albertyńskie, to jest to rozwiązanie naprawdę, wydaje mi się, dość... Warte rozważenia na pewno i może się okazać najlepszym z możliwych do przeprowadzenia, o tak powiem. Bo tutaj naprawdę decyzja nie leży w naszych rękach i naprawdę
Znaczy ja jestem przekonana, mogę się mylić oczywiście, natomiast ja jestem przekonana, że część szkół na pewno zostanie zlikwidowana. I że mają Państwo większe szanse ocalenia tego, co się da, no godząc się tutaj na kompromis, ja wiadomo, że kompromis nie jest rozwiązaniem dobrym. Bo kompromis zakłada, że my musimy ustąpić z tego dobra, do którego jesteśmy już przyzwyczajeni. Natomiast czasami jest jedynym rozwiązaniem i zanim Państwo to rozwiązanie odrzucą, to ja naprawdę, wiesz, nawet nie jako radna, jako mówię, nauczyciel, dokładnie w tej samej sytuacji, w której stoją Państwo. Może ja bym powiedziała zdecydowanie gorszej, bo no my się nie ratujemy. My się nie uratujemy i wiem o tym, że tego się po prostu zrobić nie da. Więc zastanówcie się Państwo, czy to nie jest, żebyście pochopnie nie odrzucili czegoś, co może się okazać jedynym ratunkiem.